Człowiek i przyroda to tytuł wystawy czasowej, która rozpoczęła sezon letni w Tomaszowskim Muzeum. Swoje prace zaprezentowali najmłodsi członkowie Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Monika i Magdalena Jakubczak i Dawid Krośnia. Te osoby prezentują swoje prace. Tutaj, jeżeli chodzi o panią Monikę, jest tegoroczną maturzystką, maluje najczęściej pastelami. I jej zainteresowanie to jest głównie człowiek, a szczególnie jego ciało. Tutaj w sposób bardzo ekspresyjny pokazuje ciało człowieka poprzez taniec i kolorystykę. Jeżeli chodzi o panią Magdalenę Jakubczak, to zupełne przeciwieństwo swojej siostry. Pani Magdalena jest studentką trzeciego roku Akademii Sztuk Pięknych na kierunku projektowanie graficzne. I prezentuje tutaj swoje prace na tych płótnach, szczególnie pokazuje przyrodę. To są tematy, które najbardziej pokochała, przyrodę i zwierzęta. I właśnie taką tematykę na swoich płótnach prezentuje i maluje głównie akrylami. Dawid Krośnia to trzecia młoda postać, również tegoroczny maturzysta i na tej wystawie pokazuje rysunki. Przede wszystkim są to portrety wykonane w ołówku, w węglu i z odrobiną suchej pasteli. Siostry Jakubczak nie wyobrażają sobie życia bez malowania. Marzą o takim przyszłym zajęciu, aby na co dzień móc obcować ze sztuką. Wśród swoich prac mają te ulubione. Magdalena wskazuje na obraz łabędziami, Monika na pracę ukazującą tańczącą parę. Maluję pastelami na desce. Najczęściej postacie. Uważam to za bardzo interesujący temat, bo ludzie ciągle się zmieniają, zawsze są inni, oddają wiele emocji. Ja inspiruję się najbardziej przyrodą, interesuje mnie też kolor, zwracam uwagę na światło i grę koloru. Dawid Krośnia jest samoukiem, rysuje głównie portrety. Jednak wśród jego prac znaleźć można obrazy olejne i malowane sprayem. Swoje prace głównie tworzę ze zdjęcia. Żeby stworzyć pracę, zdjęcie musi być bardzo dobrej jakości. Narysowanie portretu zajmuje mi od 9 do 12 godzin, w zależności od formatu kartonu oraz techniki wykonania. Wystawę Człowiek i Przyroda można oglądać w Tomaszowskim Muzeum do 17 lipca. Młodzi artyści poprzez swoje prace pokazali, co im w duszy gra.